zeszłym roku rysowaliśmy żonkila wraz z różnymi innymi kwiatami i jeżeli nie widzieliście tego filmu, to zalinkuję u góry, zachęcam do obejrzenia. Ale w zasadzie nie było takiego tutorialu, jak namalować żonkil. I pomyślałam, że jest to dobry temat na dzisiejszy film. Szczególnie, że chciałabym ograniczyć się tylko do 3 kolorów i namalować żonkile akwarelą. Witaj na kanale Srebrna Igła. Mam tutaj 3 kolory podstawowe, które kiedyś już polecałam w filmie. To jest Hansa Yellow Light, Magenta i Błękit Indachtronowy. To są wszystko kolory Romana Szmala. Dzisiaj skoncentrujemy się na namalowaniu tylko tymi 3 kolorami właśnie takiego żonkila i myślę, że namalujemy go w ten sposób. To będzie jakaś taka jedna forma, mniej więcej tak, żeby były widoczne wszystkie płatki i ten środek, ale myślę, że namalujemy go też tak z boku, żeby pokazać tą trójwymiarowość tego kwiata. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Po pierwsze, żonkil ma 2 pary po 3 płatki. Są takie, które wychodzą pod spodem i są te, które są na wierzchu i ten kielich. Malować będę w moim szkicowniku. Tutaj już malowaliśmy i widoczek, i parę różnych innych ciekawych rzeczy wspólnie. Tak jak już mówiłam, użyję 3 kolorów podstawowych, także będzie mieszać sobie wszystkie kolory, które będą nam potrzebne. Do malowania użyję moich pędzli. Oczywiście woda, papier do ocierania nadmiaru wody i farby z pędzla, paletka i do dzieła. Nie będziemy szkicować tego żonkila, tylko po prostu na niego popatrzymy, jak on nam wygląda i jak chcemy, żeby się przedstawią na papierze później. Weźmiemy trochę żółtego i do tego żółtego dodamy odrobinę magenty, żeby ten żółty nie był taki kanarkowy, tylko taki głębszy, bardziej w stronę pomarańczowego, ale nadal, żeby był żółty. Także to musimy sobie wymieszać. I zaczynamy od namalowania 3 płatków tych pod spodem, potem namalujemy te, które są wyżej i potem cały ten kielich. Tutaj mamy płatek. I to, co ja robię, zaczynam tutaj delikatnie, naciskam sobie pędzel i go podnoszę. Więc maluję podobnym ruchem, jak malujemy liście. Jak nie widzieliście mojego tutorialu, to zachęcam do zajrzenia. Jeden z popularniejszych moich tutoriali. I jeszcze raz zaczynamy delikatnie. Naciskamy pędzel. Przeciągamy takim łukiem. I podnosimy tak, żeby tutaj był taki czubek. To jest tak jakby połowa tylko tego płatka. Delikatnie zamaczam pędzel, nie dodając farby. I robię to samo z drugiej strony. Naciskam. Przeciągam, podnoszę. Tutaj jak ten środek się taki zrobi, to lekko go zamalowuję. Niekoniecznie muszę zamalowywać wszystkie białe ślady. To może sobie zostać. Nawet tutaj może być taki poszczępiony ten koniuszek. Te płatki mają tutaj taki zaostrzony ten koniec, ale możemy go zrobić tak jak tutaj, bardziej takim wyszczępionym. No i jeszcze jeden płatek nam został. Naciskamy i podnosimy w takim łuku. I zwróćcie uwagę, że ja tych płatków nie łączę tutaj ze sobą. Tutaj mamy ten kielich tego kwiata i później tutaj sobie zrobimy ten brzeg taki wystrzępiony i troszeczkę pokażemy, że tutaj schodzi w dół albo tutaj tym środkiem. No i one
nie mogą się nam na razie za bardzo stykać. Natomiast na tym etapie, już ten papier zaczyna troszeczkę wysychać, możemy sobie wprowadzić odrobinę cienia. Dodamy troszeczkę magenty tak z boku, żeby mieć bardziej pomarańczowy odcień, ale żeby ten żółty sobie zostawić. No i teraz tutaj, jak są te zagięcia, w zasadzie możemy dodać troszeczkę niebieskiego, odrobinę tutaj, ale bardzo delikatnie, bo to jest dosyć mocny ten niebieski, żeby tak odrobinkę to złamać, o właśnie, żeby lekko w zieleń nam to weszło. Teraz takim kolorkiem tutaj spróbujemy te cienie zrobić, dodać cienie gdzie, jeszcze tak na mokrym. Jak za dużo mamy farby na pędzlu, to wystarczy sobie dotknąć w papier i ten nadmiar sobie zejdzie. Pamiętajcie, że na papierze bawełnianym farba i woda zachowują się zupełnie inaczej niż na papierze celulozowym. Papier bawełniany trzyma troszeczkę dłużej tą wodę, mimo że się wydaje, że już tutaj to wszystko jest suche, to jednak troszeczkę tam tej wilgoci jest i nakładając, tak jak ja teraz, będzie się zupełnie inaczej zachowywało ta farba z tą wodą, niż jakbyśmy pracowali na papierze celulozowym. Tam szybciej wyschnie albo będą się robiły takie kałuże. Także uważajcie na to, na czym malujecie, a w zasadzie chodzi o to, żebyście mieli świadomość tego, jak ten papier się zachowuje i jak szybko powinniście działać i reagować z tym papierem, na którym malujecie. Czyli poznaj swojego wroga, zanim zaczniesz z nim wojnę. Przecież malowanie nie jest wojną przecież. Dobrze, to zostawimy. Pięknie pachnie. To zostawimy do wyschnięcia lub też zamiast zostawiać możemy po prostu to wysuszyć. Suszenie w dużym stopniu przyspiesza cały proces, ale trzeba uważać, bo dmuchamy ciepłym powietrzem. Akurat to urządzonko, które ja mam, to nie dmucha tak mocno jak suszarka, ale nadal dmucha tym powietrzem i trzeba uważać na to, jak bardzo wyschnięte albo jak duże kałuże mamy na papierze, bo jeżeli faktycznie będą to kałuże, to zaczniemy po prostu przepychać tą wodę i nie będzie wysychało tak, jak sobie życzymy, tylko będzie się rozlewało, gdzieś będzie, będą się robiły jakieś dziwne zacieki. Teraz jak wyschło, dodamy jeszcze troszeczkę tych cieni. I teraz jak robimy mokre na suche, to te cienie będą takie twardsze. Tutaj poprowadzimy. Jeszcze tutaj tak wszystko będziemy doszlifowywać, te wszystkie elementy, jak będzie cały kwiatek. Mamy na razie tylko zaledwie te płatki pod spodem. Teraz zrobimy to samo z tymi płatkami u góry i zaraz przejdziemy do tej części z kielichem. Znowu zostawiamy ten środek, nie łączymy tych płatków i robimy ten sam sposób co poprzednio. I już na ładnie się tutaj ten żonkiel ukształtował. Teraz wymieszamy sobie troszeczkę magenty, dodamy sobie pomarańczowego i tutaj tak ciapniemy przy samym tym miejscu, gdzie będzie ten kielich, żeby nam taki ten ciemniejszy kolor się ładnie rozlał. Tutaj już mi zdążyło wyschnąć, ale to nie szkodzi. Po prostu cały płatek zwilżę. Jeszcze raz tutaj dotknę, żeby mi to poszło w tamtą stronę. No i w chwili obecnej mamy wszystko to, co jest tutaj dookoła, bez tego kielicha. Więc znowu zostawiamy to do wyschnięcia lub też suszymy. No i teraz sam środek.
Sam środek jest odrobinę ciemniejszy niż te płatki, ale oprócz tego kielicha tutaj mamy jeszcze sam środeczek, czyli to, co pszczółki lubią najbardziej, to tutaj wchodzą i sobie zbierają pyłek i nektar. Także tu mamy wystrzępione dookoła i to tak będziemy chcieli pokazać. Tutaj, jak zwrócicie uwagę, jak idzie cień, to są ciemniejsze te miejsca, gdzie światło widać, no to są jaśniejsze i to wszystko jest takimi kreskami w dół. Spróbujemy to też pokazać na naszym malunku, przynajmniej zaimitować coś takiego. I postaramy się tutaj zostawić taką część białą albo bardzo jasną, żeby zaznaczyć, że jest ten środeczek. I co jeszcze tutaj możemy zauważyć? Dookoła tego środka tutaj mamy ciemne, więc postaramy się to wszystko jakoś ująć na obrazku, żeby ten kwiatek był kwiatkiem, tak, żeby był żonkilem. Teraz używamy miksu żółtego z odrobiną magenty, ale większą odrobiną niż do płatków, czyli chcemy, żeby ten miks był bardziej taki pomarańczowy. I teraz tutaj dookoła trochę, wchodząc na te płatki, takim zygzaczkiem urywanym takim będziemy rysować tutaj tą koronę. Pociągniemy troszkę w dół niektóre kreseczki. To nam da taki ten efekt cienia, o którym mówiliśmy. Poczujemy pędzel. Weźmiemy trochę żółtego. Chcemy, żeby było trochę jaśniejsze, żeby tutaj między, pomiędzy pociągnąć sobie w dół ten kielich. Weźmiemy kropeczkę dosłownie niebieskiego. Wymieszamy z tym pomarańczowym. I tutaj dookoła pomalujemy. Teraz poczekamy, żeby to wyschło. Już jest całkiem nieźle, to teraz jeszcze weźmiemy trochę magenty, żeby przyciemnić sobie ten pomarańcz. Jeszcze raz ten brzeg pomalujemy. Teraz postaramy się, żeby tak bardziej ujednolicić i znowu zrobimy te cienie w dół, tylko trochę mniej wodnistym. Wypoczemy pędzel, bo za ostre linie się zrobiły. Zbyt groteskowo to zaczyna wyglądać. Troszeczkę chcemy to rozcieńczyć. I teraz jeszcze raz z tą głębią, czyli z tym samym środkiem. Malujemy i wyrównamy trochę suchszym pędzlem, żeby nam się to wszystko ładnie zlało. Sam środek, on nie jest biały, jest żółty, ale do tego, żeby go namalować, to użyjemy już samej tej żółtej, bez żadnego mieszania, żeby to było takie naprawdę jaskrawe. Na tych płatkach zrobimy sobie te wszystkie żyłki, kreseczki i na sam koniec potrzebujemy jeszcze łodyżki. Jak tak opatrzymy, to tej łodyżki tak widzimy tylko troszeczkę. Tutaj pamiętajmy, że jest ta osłonka, ona jest bardziej brązowa, no i ta łodyżka. I myślę, że zrobimy jeszcze do tego listek. Więc weźmiemy sobie niebieskiego razem z żółtym i odrobinę możemy dodać czerwonego, bo jeżeli weźmiemy tylko niebieski i żółty, owszem, wyjdzie nam zielone, tylko zieleni mają różne odcienie. A my chcemy, żeby on był wiosenny, ale w niektórych miejscach, żeby był bardziej przyduszony. Na przykład tak jak tutaj ten, z tym brązem. No i na przykład ten zielony. No, tak jest blisko, ale nie do końca. Więc my go musimy złamać troszeczkę tą czerwienią. I już zupełnie inaczej
zaczyna wyglądać. W bokiem zrobić może tutaj, będzie wychodziła. Ta część będzie bardziej pogrubiona. Potem schodzi się do tego i stąd idzie taka grubsza. I jeszcze pociągniemy listek. Naciskamy od samego początku i do góry podnosimy sobie, żeby ten czubeczek nam się zrobił. Dodamy sobie tutaj troszeczkę więcej tego zielonego. Już nam fajnie zacznie cień robić. Jeżeli dodamy więcej magenty, to dostaniemy taki kaki, aż w końcu brązowy taki. Ciągniemy tutaj. Tutaj jeszcze zrobimy płatek. Listek. O. No i to tak. Może jeszcze tutaj jeden od spodu, żeby sobie wychodził. Może bardziej z żółtym, jak z niebieskim. No i w ten sposób mamy namalowanego żonkila. Myślę, że z tej strony sobie namalujemy za chwilę tak boczkiem. Więc namalujemy to w ten sposób. Zaczniemy może od tego płatka. Naciśniemy, pociągniemy. I ten płatek będzie troszeczkę taki węższy. Potem zrobimy ten płatek, on idzie sobie w tą stronę. I tutaj one się schodzą w łodyżkę. Jeszcze na razie nie robię tego środkowego, bo poczekam, aż troszeczkę nam to tutaj wyschnie. Ale teraz, w tym momencie, ponieważ tu już mamy mokre, a tutaj fajnie ta zieleń przychodzi, to od razu przejdziemy sobie do łodygi. Czyli musimy wymieszać sobie zielony. Teraz tutaj dodamy. Już tu on sobie idzie. My tutaj pociągniemy. Tutaj taka kula jest. Jest taka kula i tutaj będzie sobie szedł w dół. Myślę, że wystarczy. Tak nam wyszły te dwa żonkile. Wzorowaliśmy się na prawdziwym kwiatku. To jest chyba jedna z najlepszych metod. Jeżeli macie prawdziwych kwiatów, niekoniecznie muszą to być żonkile, które chcecie namalować, to jak najbardziej można się posłużyć zdjęciami lub też sztucznymi kwiatami do namalowania. Ale to nie wstyd używać jakiejś referencji, czy jest to natura, czy są to zdjęcia, bo w ten sposób budujemy sobie w głowie bazę kształtów i przedmiotów, które malujemy. Warto korzystać ze zdjęć, warto patrzeć na naturę i w ten sposób malować. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podobał, że malowaliście razem ze mną i Wam również jakieś piękne żonkile wyszły. Także jeżeli tak, to zachęcam, żebyście podzielili się swoimi efektami pracy ze mną na Instagramie. Zachęcam do obserwowania tego kanału, bo jest już wiele tutoriali, ale będzie jeszcze dużo więcej tutoriali akwarelowych.
Będziemy też koncentrować się na tym, jak wykorzystać tylko 3 kolory do malowania. Także zachęcam do oglądania mojego kanału, subskrybowania i komentowania. I widzimy się wkrótce w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!